Siema. Jak wiecie bądź nie wiecie, u nas jakiś czas temu miała miejsce kradzież. Było to 10 miesięcy temu? No. Czy wartość skradzionych rzeczy była spora? No trochę była, aczkolwiek no nie była jakaś horrendalnie duża. Tutaj bardziej chodziło o sam sentyment, bo wiecie, kiedy my na to wszystko pracowaliśmy, to takie 50 zł to była dla nas kupa kasy. Ćwiczymy tu już jakoś od roku. Tutaj mamy nasz sprzęt. Mało, ale jest. Zdobyliśmy też to wszystko razem, co nie? Bo przychodziły do nas różne osoby. Jedne dłużej, drugie krócej. One coś po sobie zostawiały i tak grosz do grosza, no i uzbierało się nam sporo tego całego sprzętu. Było fajnie, bo to wszystko było tak naprawdę naszą jedną wielką wspólnotą. Kto chciał, przyszedł, poćwiczył. No i jakoś to się kręciło, co nie? No jak widać, skurwysyństwo było, jest do teraz. No i w końcu los tak chciał, że się wypadło i na nas. No, dzień dobry. Zero kamer, zero śladów, zero świadków. Miejsce na kompletnym odludziu, czyli sprawa tak naprawdę była beznadziejna. Jednak okazało się, że karma to nie zając i ona nie ucieknie. Zapraszam więc was do tego filmu, bo może na początku zapowiadało się co do rozwiązania tej zagadki mega chujowo, jednak jak widać z czasem się udało. Hej, Grybasz! Siema. No cóż, mogę powiedzieć, nikt nie spodziewał się takiego filmu, ja też się nie spodziewałem takiego filmu. Jak wiecie, 10 miesięcy temu był to maj. Jakieś kurwy jebane zajebały nam cały sprzęt z altanki. Pierdole, co ty pierdolisz? Przecież tam był mój kask. No i kurwa pięknie, no i 30 zeta poszło się jebać. Kurwa, miałem ten kask wziąć i z duszmalem poćwiczyć w końcu ten boks. Niestety... Sprawę umorzono. Sprawa została umorzona. I tak szczerze już pogodziliśmy się z tym, że no, że tego w ogóle nie odzyskamy, nie? No dobra, będę się zachowywał, bym do wachulaka mówił. To par wachulak, jest taka sytuacja. No. No to sytuacja wygląda tak, że jest pewnych dwóch delikwentów w Lubsku. Ciężko było kurwa napisać, czy można wpaść, posparować, czy coś zagadać. Lepiej było sprzęt zapierdolić. Kurwa, za dużo przekleństw. Tu było, nie wiem, może 80 kilo ciężaru max, co nie? 80 kilo, co to jest tak naprawdę? To jest bardzo mało. No i po prostu ślad przepadł, wszystko przepadło, nie? Tylko, że ten jeden z nich, tutaj będę się posługiwał, nazywa się Konrad J. Ten człowiek postanowił się chwalić kurwa na mieście, że z każdym chce sobie sparingi porobić. I tak się składa, że miasto jest małe, tutaj na działce tak naprawdę przewinęło się, no nie wiem, jak tak ostatnio liczyłem, to tak plus minus 50 osób co najmniej tutaj przeszło przez tą działkę. I to były takie osoby bardziej no zaufane, nie? Ja tam myślę w miarę się na ludziach z nami, jakiegoś ścieka bym tutaj na tankę nie wpuścił, co nie? No, no i jedna osoba mi powiedziała, że właśnie coś tam pyta o sparingi, chwali się, że ma kaski, nie? To pierwsze kurwa pytanie. No wiadomo, no, że posparować można, rękawice ma sporo osób, ale czy kaski ma sporo osób, no to niekoniecznie, nie? No to już się zapaliła lampka. No i potem kolejna osoba coś tu do mnie powiedziała, że coś kurwa spaniaczy i chce nas w sparingi, bo coś tam ćwiczy z kuzynem starszym. I to wtedy właśnie została przytaczona postać Krystiana Z. Nie będziemy zdradzać nazwiska, aczkolwiek jak ktoś chce się domyślić, to się domyśli. No i to już wtedy zapaliła mi się taka mocno czerwona lampka, że to może być coś w tym wspólnego. No i patrząc pod uwagę, że ten Krystian Z jest takim jakby mentorem tego całego Konrada, no to postanowiłem uderzyć do niego. Poprosiłem taką koleżankę z drugiego końca, poprosiłem ją, czy może na Instagramie sobie zmienić imię i nazwisko i po prostu, czy może do niego napisać, co nie z prywatnego konta, coś na jakąś bajerkę, nie? I ona coś napisała do niego na zasadzie na Instagramie, hej, chyba dobrze trafiłam, co nie? No i wiadomo, tutaj pod stuleje to każdego idzie łatwo wziąć i dowiedzieć się różnych ciekawych informacji. No to mówię do niej, weź coś tam go o pasję wypytaj, nie? Wcześniej boksowałem sporo. Nawet mam cały sprzęt w chacie, worki itp, co nie? Co już myślę, kurwa ty śmieciu, co nie? Aczkolwiek to jeszcze żaden dowód, no bo nie miałem zdjęć swoich rzeczy, a każdy może sobie ćwiczyć i mieć kaski, nie? No i to mówię do niej, weź go zabojeruj, czy może ciebie poćwiczy, co nie? Wiesz co chodzi, czy z tobą poboksuje, coś takiego, nie? No to ja mówię do niej tak, dobra, nie ma się co pierdolić, weź napisz mu, że jak będzie chciał z tobą ćwiczyć, to niech sobie kask weźmie, co nie? No wiadomo, takie wiecie, pół śmiechem, pół żartem, niech sobie weźmie kask, bo mu się przyda, jak mu wpierdoli, nie? Mam kask i to nawet kilka, więc nie muszę kupować, co nie? Co już myślę, kurwa, wewnętrznie ty, kurwo, masz moje rzeczy, co nie? Ale to jeszcze żaden dowód? Weź mu napisz, niech ci pokaże te kaski, ty sobie wybierzesz najładniejszy, który ma ci wybrać, co nie? Co napisała tak do niego? I tak on napisał. Nie lubię swoich zdjęć wysyłać. No i wysłał kurwa zdjęcie, co nie? Ja to pewnie wrzucę jeszcze. Widzicie to kurwa? Na dole są dwa moje kaski, Wanzda. Zamawiane kurwa z Chin. Napisałem od razu tam do paru znajomych. No i pierwsza propozycja była taka, żeby po prostu do niego pojechać. Najlepsze. Po prostu do niego pojechać i no załatwić sprawę poprawilnemu, co nie? Kurwa, to już nawet nie, w czasie nie było jakieś mega drogie to wszystko.
Aczkolwiek sam fakt, co nie? Sentyment. No sentyment, kurwa. No sentyment ogromny był, nie? No, kurwa, zajebać handel, na który żeśmy pracowaliśmy, jak dzieciakami byliśmy, nie? No tfu, no nie? No, no to też była opcja po prostu, żeby to kontynuować, bo pierwotnie to zgłosiliśmy na policję te 10 miesięcy temu, ale nic z tego nie wynikło. No to skontaktowałem się z tym gościem, co wtedy prowadził moją sprawę. Powiedziałem mu, jak wygląda sytuacja, wysłałem tam zdjęcia i tak dalej. No to już był taki pewny dowód, co nie? No i oni po prostu wjechali mu tam na chatę chyba. No i w dniu wczorajszym tam policjant wysłał więcej zdjęć moich rzeczy, które tam się u niego znalazły. Ja mam jutro się kurwa stawić na oględziny tych swoich itemów. No i zobaczymy, jak sytuacja się dalej potoczy, to na pewno będzie w kontynuacji tego filmu. Aczkolwiek na przykład ty, Bachulak, jak ocenisz to? Kurestwo, no co mogę powiedzieć, no. No i co? Tak naprawdę to wszystko stało się przez to, że ten brudy idiota po prostu każdemu gadał o sparingach, chwalił się kaskami, wzięliśmy tego Christiana Z pod chuja takiego, sam się przyznał, sam wysłał rzeczy, no i się okazało, gdzie to wszystko jest. Myślę, że osoby z Lubska, które to oglądają, będą wiedziały, o kogo chodzi. Nie będę tutaj już nazwiskami rzucał, bo to też trochę takie kurestwo, chociaż w tym przypadku nie wiem, co musiałoby być większym kurestwem od tego, co oni zrobili, ale no jakiś tam honor trzeba mieć. Kto ma wiedzieć, ten wie, kto za tym stoi. No i po prostu tyle, co mogę powiedzieć. No. O! Siema. Siema. A ty się w ogóle zaczęło się dowiedzieliście, bo to mnie trochę ominęło, z tym i tak skrócił opowiedział. No kurwa ty! Sąsiedzi, kurwa, na tej ulicy to same złodzieje są. Jak widzicie, spora część rzeczy się odzyskała, jednak część rzeczy jeszcze się nie odzyskała. On powiedział, że więcej rzeczy nie ma, kto wie, ten wie. Ja poczekałem 10 miesięcy, poczekam kolejne 2. On zrobi, co uważa, może sam kurwa to odda. Chociaż wątpię. Spora część rzeczy odzyskana, legendarne handle odzyskane. Dużo ciężaru jeszcze jest, tyle bagażnika. Zaczyny konsekwencje, wierzę się na klatę. Bo jeśli straszny jest ci widok przez kratę, lepiej zrobisz robiąc w markecie na kasie, niż przed sądem braci pokazywać palcem. Jebać 60-tki, jazda z kurwami. Jebać 60-tki, jazda z kurwami. Jebać 60-tki, jazda z kurwami.